Dzień dobry wieczór Państwu, Sławek Serafin, gram.pl. A to co właśnie widzicie, to jest Torchlight 2, a dokładnie ekran wyboru postaci, znaczy wyboru, przepraszam, ekran ekwipunku postaci oraz jej statystyki, które są tutaj mało istotne. Ważne jest tylko, że jest to mój bohater, zabójczy berserker, posługujący się stylem wilka, białowłosy i na dodatek posiadający imię Geralt. I sam na to wpadłem, absolutnie. Jestem strasznie z tego zadowolony, że udało mi się wykazać taką kreatywność. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy z tego powodu. Tak, to jest właśnie Geralt. A to jest Winston. Jego pies. A to jest portal, którym przeniosłem się na pustynię, słoną pustynię, w drugim akcie Torchlight 2. Innej edyfikacji, na pustynię w drugim akcie Torchlight 2, która jest dnem Starego Morza, stąd też właśnie, jak widać, piraci i okręty i szkielety, nie, to akurat nie, troszkę są jakieś zombiaki, zombiaki, które właśnie biję, no właśnie ta gra na tym polega, na biciu wszystkiego, co nam podejdzie zbyt blisko lub co nam nie ucieknie i dzięki temu sami będziemy mogli do tego podejść zbyt blisko. A potem, jak już uda się to wszystko zabić, to należy złupić zwłoki, przejąć łupy i albo z nich skorzystać, albo je sprzedać. Cóż, jak to w każdej grze hack and slash. A do właśnie tego gatunku należy Torchlight. Żaby. Gnijcie żaby. Jak widzicie, gram berserkerem. Berserker to jedna z czterech klas postaci. Uważana jest za taką niepotrzebną trochę, bo... O, Jean, super. Uważana jest za taką trochę niepotrzebną, bo tak naprawdę nie ma dla siebie miejsca. Ale o miejscu za momencik porozmawiamy, bowiem teraz musimy tutaj pokonać. Dziękujemy tym panom. I to jest jakiś pomniejszy boss. Gin śledziu. O, proszę bardzo. Jak widzicie, nie biję tych szkieletów, bowiem to są moje szkielety, a dokładniej szkielety Winstona, które przyzwał tutaj i które raziły strzałami moich wrogów. Kochany Winston, kochane psisko. Dobrze, ale wróćmy do Berserkera. Berserker to jest taka postać bez przydziału, jak gdyby. Trzy pozostałe postacie, czyli Embermage, jest magiem. Embermage, który, no cóż, czaruje, jest bardzo czarujący i w ogóle. Rozwal to w końcu. Druga postać, Outlander, to strzelec. Wszystko, co strzela, to jego zabawki, łuki, kusze, broń palna, bo broń palna tutaj także występuje. Torchlight miesza troszeczkę gatunki w stylu może troszeczkę takim steampunkowym. I występuje tu jednocześnie i magia, i dość zaawansowana technologia typu broń palna, różne bomby i jakieś maszyny, automaty, roboty nawet. I trzecia klasa postaci, inżynier. Inżynier wbrew nazwie nie naprawia nic, a wręcz przeciwnie, demoluje. Demoluje, ale przede wszystkim jest nastawiony na to, by być jak najwytrzymalszym skubańcem, żeby nikt mu krzywdy nie potrafił zrobić, więc jest tankiem, czego zwykle oczekuje się od postaci walczącej wręcz. A berserker, otóż berserker jest tak jakby bez roli. Walczy wręcz, ale tak naprawdę robi rzeź. I to wszystko. A rzeź powinni robić inni, a on powinien, no nie wiem co powinien robić, ale to co robi, robi świetnie. Jak widać. No chodźcie, nietoperze. Nietoperze. Bij, nietoperze Winston, bij. No jakaś zawieja mała z zamiecią. Dobrze, tutaj mamy chyba oczyszczony teren na chwilkę, więc mogę przystanąć i pokazać z bliska Geralta. Jego współczynniki, jego ekwipunek. Nie wygląda to jakoś niestandardowo, prawda? Siła, zręczność, bla bla bla. Elementy zbroi, jakieś kryształki, znaczy klejnoty, które mogę powkładać w zbroję lub ewentualnie w jakieś... nawet mogę biegać w tym widoku, nie wiedziałem. Które mogę powkładać w broń lub pancerze. Nie będę tego w tym momencie robił. Poszukam jakichś wrogów, żeby nie było nudno, bo to tak będę stał i gadał.
Generalnie wszystko tu wygląda dość standardowo, nawet można by powiedzieć klasycznie. Jak zresztą widzieliście, te ekrany przypominały wszystko to, co już dobrze znamy z Diablo lub tym podobnych gier, a także z pierwszego Torchlighta. Ale są tutaj także pewne bardzo ciekawe rozwiązania. Może nie do końca odkrywcze, ale mimo wszystko. Na przykład ekran umiejętności. Jak widzicie, są trzy drzewka, zestawy umiejętności dostępne dla Berserkera. I tak jest z każdą inną klasą postaci. Każdy zestaw to 7 umiejętności aktywnych, które można wykonywać. Tak. O, właśnie. To były umiejętności aktywne, a także 3 pasywnych. Jak widzicie, mam tutaj zaawansowane drzewko łowcy, czyli takiego wilka, białego wilka. Mam wykupione wszystkie 3 umiejętności pasywne dla wilka i niektóre umiejętności pasywne z pozostałych drzewek, ale skupiam się na tym wilczym. Znowu nietoperze. O, nie, bazyliszek. Nie, salamandra. Aj, prawie. No, bazyliszki są podobne tylko niezionym ogniem, a swoim wzrokiem przykuwają do miejsca. I, o, kraby. Jak widzicie, to drzewko. Znaczy tak, 5 umiejętności, co to jest? Ale tak naprawdę to co jest 5 umiejętności, w które zainwestowałem masę punktów. Ponieważ każdy kolejny zainwestowany punkt. O, jakiś loch. Nie, nawet chyba zajrzę tu. O, jakieś myszki. Pustynne skoczki. A niech by nazywam się Muad'Dib czy coś takiego. Dobrze, zejdźmy tutaj. W te umiejętności inwestuje się punkty i każdy kolejny punkt polepsza jej działanie. Z tego też powodu nie ma za bardzo sensu wykupywać umiejętności, zwłaszcza tych aktywnych, poza swoim wybranym zestawem, ponieważ te umiejętności najlepiej ze sobą współgrają, najlepiej wchodzą w różne kombinacje skuteczne i no i na dodatek, jeżeli jest ich więcej, to naprawdę skomplikowane jest dość korzystanie z nich i nie ma to większego sensu. Więc mam tutaj zestaw łowcy. I bardzo chciałbym spróbować innych zestawów, ale niestety gra nie pozwala na ponowne przydzielenie punktów, więc będę musiał zacząć grać Berserkerem jeszcze raz, by wypróbować drzewko tundry, które daje mroźne ataki różne, a także drzewko cienia, które pozwala przywoływać różne cieniste wilki i inne stwory. Dobrze, ale zajmijmy się tutaj eksterminacją tych tutaj panów nieumarłych. Idzie mi to dość łatwo, choć jest to poziom weteran, ponieważ cofnąłem się do drugiego aktu postacią o wiele silniejszą i dlatego, no cóż, tutaj deklasuję troszeczkę moich przeciwników, ale prawdę mówiąc, zrobiłem to dla własnej wygody, ponieważ mówienie i jednoczesne granie jest dość sporym wyzwaniem, a poziom weteran w Torchlight 2 jest dość trudny i nie chciałbym po prostu bez przerwy ginąć, bo nie byłoby to zbyt widowiskowe, ani nie świadczyłoby zbyt dobrze o mnie, więc troszeczkę oszukałem, cofnąłem się. No dobra, nie naprzykrzać mi się tutaj. Ej, nagrywam wideo. I postanowiłem się cofnąć. Może będzie troszeczkę za łatwo, ale przynajmniej pokażę. Tak jest. Jak to wszystko wygląda. Eksterminuję sobie tutaj szkieleciki i jest bardzo sympatycznie. Rozwalam je za pomocą moich umiejętności specjalnych, a także specjalnej cechy. Każda klasa ma specjalny, jak powiedzieć, licznik, czy też, no nie wiem, taki ładujący się wskaźnik. On jest tutaj i u Berserkera to jest furia. Furia, wściekłość, szał bojowy. Gdy zabijam przeciwników, naładuję go do końca, to zaraz nastąpi, o właśnie nastąpiło, to widzicie niebieskie napisy, to oznacza, że każdy mój atak zadaje obrażenia, no, zadaje obrażenia krytyczne. To jest świetne i bardzo przydatne w eksterminacji jak największej liczby wrogów z
niedużej odległości. O, i znowu mi się naładowała. No niestety mam tak dobre umiejętności, że dość szybko mi się to z powrotem ładuje i mogę naprawdę siać niezłe zniszczenie za pomocą moich pazurów. A właśnie, nie wiem czy to widać, ale Geralt nie posługuje się mieczem, choć chyba jakiś tam miecz mam, o, taki, ale posługuje się pazurami. Pazury są świetne, mają bardzo szybkie obrażenia, zadają bardzo szybkie ataki. Mają ten minus, że atakują tylko jednego przeciwnika. Bo w Torchlight 2 wszystkie bronie do walki wręcz zadają obrażenia przeciwnikom obszarowo. Jeżeli to jest mała broń, to w małym obszarze, rzecz jasna, ale jeżeli to jest spora, jak na przykład ten miecz, o, to bije kilku wrogów naraz. O, jak właśnie widać, ciach, ciach, no, chyba muszę się podleczyć. Tak, no cóż, tego miecza dawno nie korzystałem, on nie jest zbyt dobry. Przesiadłem się na pazury i już tymi pazurami sobie radziłem. I pazury mogą atakować tego jednego przeciwnika, ale za to ma ono połowę mniejszy pancerz, więc... No cóż, działa to. Działa to lepiej niż zwykła broń atakująca kilku przeciwników. No tak. I co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Zobaczmy, czy udało mi się znaleźć jakieś fajne przedmioty. To jest skrzynka, u mnie złoto. No cóż, biały. Biały przedmiot, to znaczy przedmiot niemagiczny, kompletnie bez interesu, nieinteresujący, ale znalazłem też jakieś inne. No tak, to są te białe, do wyrzucenia, a właściwie do przekazania Winstonowi, który pobiegnie do miasta i je sprzeda. Zielony, o, hełm, olać. No, mogłoby być, ale ja jestem na o wiele wyższym poziomie. Całkiem fajny łuk, tylko zupełnie nie dla mnie. Bla, 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 bla. Tutaj mam mój zestawik i aktualnie właśnie to jest zestawik Iron Lord, którego mam 5 kawałków. Jak widzicie, dają mi one naprawdę niezłe bonusy. W Torchlight'cie łatwo jest znaleźć fajny zestaw, który będzie bardzo przydatny dla naszej postaci. I nie trzeba się naprawdę jakoś strasznie dużo gimnastykować, przechodzić wiele razy ten sam fragment rozrywki, żeby nafarmić sobie te przedmioty. Nie, one po prostu tak, tak w normalnej rozgrywce wypadają lub można je kupić u kupców, więc właśnie dzięki temu chyba ze dwie te rzeczy kupiłem, pozostałe trzy znalazłem. Tutaj mam jeden z innego zestawu, no i moje pazurki są bez zestawów, ale za to są super. Sam je w zasadzie zrobiłem, wykorzystując w mieście różne... Nie mogę otworzyć tu portalu. Ach tak, no tak, w lochach, które mają tylko jeden poziom, nie można otworzyć portalu, żeby nie było zbyt łatwo, powiem, kiedy postać zginie, może się odrodzić na początku danego poziomu i wtedy to kosztuje troszeczkę pieniążków, albo może odrodzić się w mieście i wrócić szybko portalem do miejsca, w którym zginęła, jeżeli ma tam portal. Dlatego na jednopoziomowych lochach, na którym są jacyś bossowie, nie można otworzyć portalu. Byłoby to zbyt łatwe. Ginę, wracam do miasta, portal się przenoszę, walczę, 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 ginę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy zatem na pustynię, skąd mogę już spokojnie przenieść się do miasta i pokazać, jak to tam wszystko wygląda. Zeryfesz. Tak się nazywa to miasto. Nie wiem, dlaczego się tak nazywa. Nie wiem, kto w nim mieszka, oprócz tego, że są to jacyś pustynni ludzie. Nie wiem, kto to jest, bo niespecjalnie się interesowałem. To jest jakaś postać ważna dla fabuły. Ale fabuła tutaj jest bardzo mało istotna. Zatem w ogóle się nie patrzy, co się robi, dlaczego się robi. Po prostu idzie się za wskaźnikami i jest fajnie. I jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Bije się stworki bardzo przyjemnie. Winston jest, sprzedaj wszystko. Dobry Winston. O, proszę, zestaw Janczar. Można właśnie kupić. Mam chyba nawet kilka przedmiotów z tego zestawu, które zbieram dla jakiejś innej mojej postaci. Tak, mam 3 kawałki Janczara i jeszcze parę innych rzeczy. To jest moja własna skrzynka. To jest skrzynka współdzielona ze wszystkimi moimi postaciami. Tak wyglądają przedmioty unikalne, to są mocno magiczne, zielone, których tutaj nie mam, są zwyczajnie magiczne. O, a to jest najfajniejsza kusza, jaką udało mi się znaleźć. 13 różnych cech, które
które posiada. Super sprawa, jak mój Outlander dojdzie do wyższego poziomu, będzie mógł z niej korzystać, będzie się z niej bardzo cieszył, ale na razie tego nie robi, bo gram właśnie Berserkerem. W mieście jest sporo rzeczy do robienia, można umagiczniać przedmioty, można wkładać w nie klejnoty, można wymować z nich klejnoty, można troszeczkę na wzór kostki Horadrimów z Diablo II produkować inne przedmioty, na przykład mocniejsze kryształy za pomocą łączenia tych, ale nie jest to ustalone, tylko wyjdzie mi coś losowego. Super przydatne dla Outlandera, dla mnie kompletnie nie, więc chyba będę musiał się zrelaksować, łowiąc jakąś rybkę dla Winstona. Proszę bardzo, złowiłem rybkę. Tak jest, małego rekinka. Jeżeli nakarmię nim Winstona, to Winston zmieni się w jakiegoś stworka, który ma lepsze statystyki. O, buty. Najzwyczajniejsze w świecie. Buty. Porażka na całej linii. Dobrze, więc tak wygląda Torchlight. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to odsyłam do naszej recenzji. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, czy warto, czy dobrze się gra, to z całą stanowczością mogę potwierdzić, że owszem. Jest to bardzo sympatyczna gra, bardzo fajny hack and slash, troszeczkę zbyt tradycyjny, trochę może zachowawczy, ale naprawdę gra się super. I wątpię, żeby ktokolwiek był niezadowolony z tego zakupu, zwłaszcza, że nie jest to gra droga. 60 czy tam 70 zł piechotą zdarza się, że chodzi, więc nie są to naprawdę jakieś wielkie pieniądze, a podejrzewam, że niedługo gra będzie w sprzedaży jakieś na Steamie czy coś takiego, więc z pewnością uda się nabyć ją troszeczkę taniej. Dobrze. Chcecie ze mną zadzierać? Ha, 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 mam 14 poziomów więcej niż wy. I co wy na to powiecie? Dobrze, nie wiem, co oni na to powiedzą, a ja natomiast mówię już Państwu dobranoc. Sławek Serafin, gram.pl, dziękuję bardzo, a to było Torchlight 2 i Geralt.